No niby ma być lepszy od tenerki, nie? No ciekawe, tenerą właśnie nie jeździłem. Nie, ja miałem tenerę. A przez ja nie biegł, jak się strzeli strzegłem, zajebiście wyrywa. Trzymaj się. Trzymaj się. Na razie. To przechodząc do klu. Dzisiaj właśnie test tego oto pięknego, jak widzicie, motocykla. Przechodząc do klu, dzisiaj właśnie test tego oto pięknego, jak widzicie, motocykla Touareg 660, z tego co kojarzę. Także całą specyfikację puszczę. Prilla Touareg 660, o, 187 kg, 70 Nm i 80 koni mechanicznych. Ale piękne są te konie mechaniczne. Prawdę powiem wam, że... wyrywają zęby. Dobra, odpalmy to cudo. Nie ma nawet problemu jakoś z sięgnięciem. Mamy kilka trybów. To jest tryb urban. Taki pewnie złagodniały. Typ off-road. Czyli bez ABS-u. Typ indywidual, czyli wiadomo, indywidualny. No my wiadomo, jaki wybieramy, bo to Moto Explorer. To wybieramy Explorer. Ale zajebiście malutki i fajny. Zrywny, niesamowity. Weźcie pod uwagę, że ja jeżdżę na co dzień motocyklem, który ma o wiele więcej wagi. Bo jakieś 250, przeszło 250, 260 kilk pewnie z płynami. Plus do tego no tak, tylko że ma 137 koni. Już nie pamiętam, ile tam było newtonometrów. Gdzieś tam wrzucę. I 1200 pojemności, ale waga robi jednak swoje. Tutaj jest. Patrzcie. Oczywiście to nie jest motocykl do takiej jazdy. Podnóżki się telepią niemiłosiernie, tak? Pierwszy motocykl tego typu, na którym jeżdżę, dlatego właśnie zwróciłem na to uwagę, że podnóżki się telepią już chyba przy setce. Aż pięknie gada. Aż się chce wyrywać do przodu, naprawdę. Tu poprawimy kamerkę. Taki smukły. Szkoda, że nie ma gmoli, bo właśnie jak go pożyczyłem, to okazało się, że poprzedni
jeździec się wyłożył na nim. No trochę szkoda. No ale co zrobić? Hamulce też spoko. Nie wiem technicznie, kto tu dostarcza hamulce, ale naprawdę zabawa jest przednia w tym motocyklu. No jak na razie na asfalcie to wiadomo, no motocykl to motocykl. Tu nawet to nie poczuł tak. Dzięki. Dzięki. Kurwa, jaka to jest zajebista droga. Wyrywa. A przez ja nie biegł, jak się strzeli z czegłem, zajebiście wyrywa. Starcik ma trochę spóźniony u dołu, ale tak to ogólnie jest git. Gra. No zobaczymy, może zwiedzimy coś przy okazji. O, jakiś pałac to jest. Ona nie mam. Zobaczymy, jak on w parkingówkach sobie radzi. I to czepniemy mu fotę. Nagrywaj, nagrywaj stary. O. No, spróbujemy tu, co? No, że się kurwa zajebiście prowadzi. Śmieci. Kurwa, kto kanapę wyrzuca tu? Drzewo pompło. Moje doświadczenie offroadowe jest równe prawie zeru, ale to się zajebiście prowadzi. Piękny motocykl.
podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Beer Racer. No i tu nie ma takiego kurwa strachu, bo to jest leciutkie, że mi się to jebnie. Nawet chyba gdyby się jebnął, to źle by chyba nie było. A już jest inaczej po prostu. W życiu bym to moim Tigerem nie przyjechał. Przy wolnych prędkościach też jest spoko. Myślę, że te opony też sporo dają. Dobrego. Koniec tematu. Tak się kurwa zawraca. Nie chcę zerwać, kurwa. To taki trochę offroad w moim stylu. Mocniejszy to mnie na razie nie stać, bo się po prostu nie mam doświadczenia, ale... Ale fajnie, fajnie, fajny motocykl. No, trochę go pooglądamy. Zobaczymy, co on tu ma ciekawego. Czy to jak widzicie, to jest pewnie jakaś podstawowa wersja. Nie wiem, zobaczymy, co tu ma. Jak to się w ogóle podnosi. No, miejsce jest... tylko mówiąc, zero. Czekajcie, wypniemy tą GoPro. No, miejsce jest, krótko mówiąc, zero. Jezu, ale szybko bateria pada. GoPro 11%. Także... Tak ci on... to wygląda. Szczerze mówiąc, z pozycji kierowcy wygląda lepiej. Brembo, czterotłoczkowe hamulce z przodu. Fajnie, fajnie pracuje ten silnik. Brembo też z tyłu. O, to jest jeden tłoczek tylko. To naprawdę fajny motor. Pozycja też jest spoko za kierownicą. Czy zapięło? Bo tak. Przy dużych prędkościach to mocno czuć jak te wibracje. I tam ponownie. Dzień dobry. Jedynki.